pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam was serdecznie w szybkim, ekspresowym stroju dnia, bo dzisiaj jakieś zamiecie, wichury, śnieg pada. Oczywiście, kiedy ja chcę nagrywać, wiadomo, ale jak to jest napisane w moim horoskopie dla osób, które urodziły się 9 sierpnia, prędzej zginie, aniżeli się podda, także dzisiaj nagrywam. Zwłaszcza, że dzisiaj zimę ożywiam moim pomarańczowym płaszczem wrocławskiej polskiej marki Saska Fashion. Jednym z moich ulubionych płaszczy z zeszłego roku. Ja go wprawdzie mam już prawie 2 lata w mojej szafie, kupiłam go na wiosnę, ale ponieważ on ma aż 80% wełny, to jest na zimę idealny. No i dzisiaj warstwy, czyli podkoszulka termoaktywna, golf z Zary szary. Płaszcz to jest taka, wygląda jak taka duża marynara, przedłużona, męski fason, bardzo mi się go fajnie nosi, w takiej właśnie męskiej stylówce. Do tego jeansy z Top Shopu, golf z Zary. Mam taki sam granatowy i kupiłam sobie ostatnio też szary i czarny. On jest super z tymi rękawami, mogą mi służyć za rękawiczki. Na to mam jeszcze kamizelkę z Primarka, którą kupiłam ostatnio będąc w Londynie. Także mam wiele warstw, nie tylko płaszcz i golf, do tego jeszcze botki wagabondy, najwygodniejsze moje, non stop w nich śmigam. Duża torebka Sabrina Pilewicz, mam już ją od jesieni wczesnej. Pokazuję ją często na snapie, na insta, w filmie chyba jeszcze żadnym nie występowała, ale biegnę na spotkanie, mam tutaj trochę notatek, które będę potrzebować, więc taka duża torebka idealnie również mi tutaj pasuje i kontrastuje z płaszczem. Szara czapa wełniana, la chapacabra i tak się prezentuję i już kończę, biegnę na spotkanie, żebym na spotkaniu nie wyglądała jak bałwan przez ten śnieg. Także mam nadzieję, że mój sposób na ożywienie zimy takim mocnym kolorem wam się podoba. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!